Wtorek, 5 stycznia 2021 roku. Po raz pierwszy w tym nowym roku witam serdecznie wszystkich słuchaczy. To nagranie jest z dedykacją dla pewnego komentatora, który po prostu w pewnym komentarzu mnie poprosił, żeby się odnieść. A właśnie ten komentarz był umieszczony nie na moim nagraniu, nie na moim kanale, ale na kanale Alberta pod tytułem, kanał nosi nazwę Protestantyzm to ignorancja. I Albert nagrał tam dwa nagrania odnoszące się do kultu Matki Boga, do kultu Maryjnego. I pod tym nagraniem oczywiście pewien komentator poprosił mnie, żebym się odniósł, prawda? Oczywiście tego komentatora wszyscy znacie, bo jest to osoba, która używa nick Herciu, także no, Herciu jest znany. Serdecznie Cię, Herciu, pozdrawiam, bo to nagranie, można by powiedzieć, jest z dedykacją dla Ciebie. Nagrałem to właśnie specjalnie na Twoją prośbę. Że skoro mnie poprosiłeś, żeby się odnieść do tego, co Albert w swoim nagraniu mówi na temat kultu Maryjnego, no więc właśnie robię to nagranie. Więc tak, ja nie jestem zbyt dobrym mówcą, więc czasami po prostu to nagranie właśnie, jak coś mówię, czasami no, muszę kontrolować i zastanawiać się nad tym, żeby dobrze się wysłowić, więc najlepiej, żeby to nagranie było krótkie i treściwe, to sobie po prostu zapisałem to, co chcę powiedzieć i w ten sposób po prostu nie będę po prostu, jak to się mówi, szanuję was, wasz czas i nie chcę po prostu, żeby to nagranie było zbyt długie. Lepiej, żeby było krótkie i treściwe, tak jak się należy. Więc tak, zacznijmy. Przede wszystkim Biblia nazywa Marię Matką Jezusa. Dzieje apostolskie, 1 rozdział, werset 14. Nigdzie nie pisze, że Maria jest Matką Boga, jeśli chodzi o Biblię. Nigdzie tak nie pisze. Przede wszystkim musimy znaleźć język, dzięki któremu będziemy mogli się zrozumieć. W tym przypadku oczywiście chodzi o mnie i o Was jako słuchaczy, prawda? Jak będziemy mówić językiem wielkich liderów protestanckich lub katolickich, to wyjdzie nam prawica i lewica, tak jak w rządach. Jedni i drudzy są świetnymi mówcami i bardzo dobrymi graczami. Dlatego ja i wy musimy stanąć po środku jak Jezus, kiedy stanął między faryzeuszami a sadyceuszami, i mówić słowem Biblii, tak jak nauczał Jezus. Pamiętacie to powiedzenie Jezusa, a potem Jego uczniów, późniejszych apostołów, jest napisane. Zobaczcie, ile wersetów pokazuje tą zasadę. No być może te wersety wkleję, potem zobaczysz. Co? A, myślałem, że mi kończy się ten. Bateria, ok. I teraz tak. Teraz przyjrzyjmy się niektórym najczęściej pojawiającymi się stwierdzeniami ze strony katolików dotyczących doktryn w Kościele katolickim. Pierwsze stwierdzenie brzmi: katolicy nazywają Marię Matką Boga, ponieważ jest Matką Jezusa, a Jezus jest Bogiem. Czyli wniosek z tego jest taki, że Maria jest Matką Boga. Otóż nie. Otóż nie, bo tak jak na samym wstępie przeczytałem, Biblia nazywa Marię Matką Jezusa. Dzieje apostolskie, 1 rozdział, werset 14. Nigdzie nie pisze w Biblii, że Maria jest Matką Boga. Jest napisane, że Maria urodziła dziecię. Ewangelia Mateusza, 2 rozdział, werset 11.
Więc w Ewangelii Mateusza, 2 rozdział, werset 11, Maria urodziła dziecię, któremu nadano imię Jezus. Dopiero w wieku 30 lat Jezus stał się Chrystusem. Wcześniej, przez cały ten okres 30 lat, Jezus oficjalnie był synem Józefa, bo ludzie jeszcze wtedy nie wiedzieli, że jest Synem Bożym. Tak więc Jezus według ciała był synem Marii, ale ciało to umarło na krzyżu. Natomiast powstał z martwych Syn Boży, bo Syn Marii nie mógł zmartwychwstać, bo był tylko ciałem, które zmarło na krzyżu. Drugie stwierdzenie. Maryja urodziła się bez grzechu pierworodnego. Halleluja! Tylko gdzie tak pisze w Biblii? Teraz, żeby uwiarygodnić to potwierdzenie, że Maryja jest bez grzechu pierworodnego, mówi się, że Maryja urodziła się z dziewicy. No znowu alleluja, tak? Tylko gdzie tak pisze w Biblii? Jezus powiedział: przyszedłem dać świadectwo prawdzie. Ewangelia Jana, 18 rozdział, werset 37. Dlatego Biblia jest takim papierkiem lakmusowym do wykrywania kłamstw szatana. A w szczególności to Ewangelie, a potem listy apostołów. Dlatego, że w tym samym wersecie Jana 18:37 czytamy tak: każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Dlatego mamy słuchać nauk Jezusa, a wtedy będziemy w stanie nie tylko obnażyć kłamstwa diabła, ale przede wszystkim niszczyć jego dzieła, jak jest napisane. 1 Jana, 3 rozdział, werset 8. Jeśli więc Maryja urodziła się bez grzechu pierworodnego, oznacza to, że nie potrzebuje od nikogo żadnego zbawienia, czyli nie potrzebuje Zbawiciela, a wiemy, że tylko Jezus zbawia. I takie było mu nadane imię, prawda? Jehoszua, czyli że Jahwe zbawia. A wiemy, że tylko Jezus zbawia od grzechu. Zobaczmy do Łukasza, 1 rozdział, 47 werset. Maryja potrzebuje zbawienia, a więc nie może być bez grzechu urodzona. Pamiętajmy, że Jezus objawia się w pismach Biblii, czyli jego objawienia są zgodne ze Słowem Bożym. Natomiast każde objawienia, czyli tak jak Lourdes, Medjugorje, Guadalupe, są pozabiblijne, nie mające potwierdzenia w Biblii. Pochodzą od diabła, żeby to było zrozumiałe, bo może to tak teraz przeczytałem, że ten tutaj. Pamiętajmy, że Jezus objawia się w pismach Biblii, czyli jego objawienia są zgodne ze Słowem Bożym. Natomiast każde objawienia pozabiblijne, nie mające potwierdzenia w Biblii, pochodzą od diabła. Ja wierzę w matkę Jezusa, która miała na imię Miriam i potrzebowała zbawienia. Natomiast istota podająca się za Maryję, twierdząca, że jest bez grzechu, niepokalanie poczęta, nieskazitelna, królująca w niebie i tak dalej. W takie objawienia nie wierzę, bo są pozabiblijne, czyli nie mają potwierdzenia w Biblii. I tak, trzeci punkcik. Trzecie stwierdzenie, czyli praktycznie trzeci dogmat.
Trzecie stwierdzenie, że Maryja jest współodkupicielką wraz z Jezusem. A kiedy to Maryja weszła w spółkę z Jezusem? Razem byli ukrzyżowani, czy raczej stała Maria pod krzyżem, a nad nią wisiał ukrzyżowany Jezus? To jaka to spółka? Poza tym spółka z Bogiem? A to, że Jezus powiedział do swojego ucznia Jana: oto matka twoja, Jana 19:27, to z tego wersetu teraz katolicy sobie wyciągają, że w ten sposób Maryja stała się matką Kościoła katolickiego jako pośredniczka prowadząca ludzi do Boga, oczywiście przez Chrystusa. I tak mamy dwóch pośredników do Boga, bo ktoś się wciął na krzywy ryma. A co czytamy w Słowie Bożym, że jest tylko jeden pośrednik, Jezus Chrystus? Pierwszy list do Tymoteusza 2:5. I nie ma zbawienia w żadnym innym imieniu, prawda? Dzieje apostolskie 4:12. Dlatego wszystkie modlitwy, które nie są kierowane do Chrystusa w Jego imię, są zwodzeniem ludzi. Ewangelia Jana 15:16 oraz 16:23. Wracając do wersetu jednak Jana 15:16, z tego wersetu jasno wynika, że mamy się modlić do Boga Ojca w imieniu Jego Syna, a nie w imieniu ziemskiej Matki Jezusa. Kościół katolicki tymczasem naucza, że modląc się do Maryi, mamy dostęp do jej Syna, co jest kłamstwem. Bo sam Syn mówi, aby się do Niego zwracać bezpośrednio, a nie za pośrednictwem Jego ziemskiej Matki. Ewangelia Jana, tutaj jest 16 rozdział, werset 26 i 27. No i oczywiście tutaj teraz wyłączył mi się, nagrywanie mi się włączyło i mnie ten. No i oczywiście można by dużo tutaj mnożyć, bo oczywiście mógłbym no co najmniej z godzinne nagranie zrobić na temat tego, że no niestety kult maryjny jest po prostu niebiblijny, prawda? Niebiblijny, nie ma to, co po prostu znajdujemy w naukach Kościoła katolickiego jako dogmaty właśnie dotyczące kultu maryjnego, nie ma w ogóle swojego potwierdzenia w Biblii, prawda? I słusznie robią protestanci, w sensie tym, że mówią sola scriptura, no bo gdyby Jezus powiedział, że przyszedł dać świadectwo prawdzie, zgadza się? No. Dzięki temu, że dał świadectwo prawdzie, my tą Biblię mamy czytać. Dzięki temu będziemy mogli właśnie wykrywać nie tylko kłamstwa diabła, ale także właśnie niszczyć dzieła diabła, jak jest napisane, prawda? Więc takie zarzuty teraz ze strony katolików, a następny sola scriptura, to jest po prostu takie no, odwracanie kota ogonem. Bo weźmy na przykład apostoła Piotra, tak? Gdzie w rozmowie z Jezusem w pewnym momencie Piotr mówi: Tyś jest Mesjasz, Syn Boży, prawda? No i oczywiście Jezus go tam poklepał po ramieniu, prawda? Piotr
Już jak paw napuszczony, te piękne pióra mu do góry stanęły, a parę wersetów widzimy dalej, jak te wszystkie pióra mu opadają na dół, bo Jezus do niego mówi: idź precz, szatanie. Czyli widzimy, że przez Piotra w pewnym momencie przemawiał Duch Święty, a w pewnym momencie były podszepty diabła, prawda? I teraz, Kościół katolicki cały czas przecież twierdzi, że jest oparty na apostole Piotrze, prawda? No, nie na Jezusie, ale jest oparty na apostole Piotrze. Dlatego, tak jak u Piotra, było pomieszane Słowo Boże z podszeptami diabła, dlatego i tutaj znajdujemy Słowo Boże pomieszane z podszeptami diabła. No i myślę, że powiedziałem wszystko, co chciałem powiedzieć w tym nagraniu. Także dziękuję ślicznie za Waszą uwagę w tym nagraniu, pierwszym nagraniu w tym roku. Te Deum laudamus, Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwała, Ciebie Ojca niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cała. Tobie wszyscy aniołowie, Tobie moce i niebiosy, cheruby, serafinowie, śląb wieczystej pieśni głosy. Święty, święty nad świętymi, Bóg zastępów król łaskawy, pełne niebo z kręgiem ziemi, majestatu Twojej sławy. Apostołów Tobie rzesza, twór proroków pełen chwały, Tobie hołdy nieś pospiesza, męczenników w orszak biały. Ciebie poprzez okrąg ziemi spędzi serca ile słowa, głosy ludów zgodzonymi wielbi święta pieśń kościoła. Niezmierzonej Ojca chwały, Syna słowo wiekuiste, z Duchem Wszechświat wielbi cały, Królem chwały Tyś o Chryste. Tyś Rodzica, Syn z wiek wieka, świat zbawić swoim słonem, przyoblubłszy się w człowieka, nie wzgardziłeś Panny łonem. Tyś poruszył śmierci wrota, skarby ościń w ręki Tobie, i rajskiego kraj żywota otworzyłeś wiernym sobie. Prawicy siedzisz Boga, ale Ojca, Syn jedyny. Lecz gdy zabrzmi trąba sroga, przyjdziesz sądzić ludzkie czyny. Prosi słudzy was niegodni, wspomóż odbyć grzech co plami, gdyś odkupił nas od zbrodni, drogi swoje krwi strugami. Ze świętymi w blaskach mocy, wiecznej chwały zlej nam zdrowie. Zbaw, o Panie, lud sieracy, błogosław dziedzictwo swoje. Rząd się broń po wszystkie lata, prowadź w niebo z Bogiem rad. Każdy władco świata, imię Twoje wysławiamy. Powiek wiek.
sprawi Twoje czyny.